Szanowni Państwo, szalenie modne stały się ostatnio fake newsy. Wielkie media, które kiedyś dbały o pozory rzetelności, prześcigają się w rozpowszechnianiu kłamstw. Na kłamstwach fundamentalnych, takich zasadniczych, Buduje się całe ustroje. To wiemy, przerabialiśmy dobrze 45 lat PRL-u, kiedy deklarowana przez władzę wolność była zjewoleniem, demokracja ludowa była sowieckim zamordyzmem, e, dynamiczny rozwój prowadził do katastrofy gospodarczej, no i tak dalej i temu podobne. Zjawisko, które pojawiło się ostatnio pod angielską nazwą fake news, e, ma mniejszy kaliber, jest zabiegiem incydentalnym, związanym z rosnącymi możliwościami. Informatyki, wprowadzenie w błąd mniejszych lub większych społeczności stało się łatwizną dla byle mondaka, łajdaka bez skrupułów. Wystarczy chwila moment, by narobić smrodu na globalną skalę. Na przykład w Polsce jest taki dywersyjny portal, który puścił fejka o amerykańskich sankcjach nałożonych na nasz kraj w związku z ustawą IPN, no i przez dwa tygodnie wrogowie Polski warczeli na całym świecie na nasz kraj. Amerykański departament stanu parokrotnie dementował tę bzdurę, ale oszuści udawali, że je słyszą i grzali dalej swoje wściekłe, kłamliwe informacje. Ich celem bowiem jest podgrzewanie społecznego napięcia, nie przekazywanie informacji, ale robię je tworzenie histerii w społeczeństwie. Czyli hulaj dusza, piekła nie ma, siódme przykazania ich nie obowiązuje. A kłamstwo chronione jest prawem pod pretekstem wolności słowa. Tak, to jest chytrze pomyślane, proszę państwa. Mnie to tak wszystko inspiruje i kręci, że trudno mi się powstrzymać przed puszczeniem jakiegoś fejka w cyfrową chmurę. Na przykład ujawniono, kto był faktycznym szefem Amber Gold, proszę państwa, powiem wam na ucho. Ten, co po zgarnięciu złota i bursztynu szybko wyjechał na wysokie stanowisko w Eurolandzie, żeby go tam nie dogodzili. Tak inny poufny już w poszukiwaniu lokomotywy wyborczej opozycja totalna dotarła do budy ruskiej, gdzie na bocznicy odkryto zerdzewiały zabytek, który ma dowieść totalszów do sukcesu. Należy przyklasnąć tej koncepcji i rozgłosić się po wszystkich budach w kraju. Sensacyjnie, proszę Państwa, wygląda odnaleziony w sali kongresowej, pod mównicą. Testament Stalina, takie znalezisko. Przy okazji remontu się ujawniło. Dotarł już do komisji ten dokument, do komisji ministra Jakiego. Ostatnią wolą generalissimusa jest to, by jego warszawski pałac odziedziczyła dzielna kontynuatorka yy, bufetowa daleka krewna w linii yy, idowej. Dokument potwierdził zresztą kurator sądowy z siedzibą w Nowosybirsku 100 lat temu. Ogólnie biorąc, jak Państwo widzicie, fejków ci u nas dostatek, jak powiadał Pan Zagłowa, i można się fejkować od rana do wieczora. No, tylko czasami trzeba się zastanowić po co i w jakim celu. I czy to w tym kierunku ma się koniecznie rozwijać nasza cywilizacja. Dziękuję Państwu.